Dzień dobry, cześć, witajcie. Mamy 2 lutego. Patrzcie, jak tam pięknie między drzewami księżyc się przybija. Mamy minus 13 stopni, ale to już przerabialiśmy. Idziemy. Uła. Chodzimy tutaj totalnie do przerębla dzisiaj. Chodzimy od razu, żeby się nie katować tym. Dzisiaj niestety nie udało mi się przebić tam dalej. Poodpycham ten lód. O! I dzisiaj totalnie w lodzie. Ostrożnie, Kasia. Tu jest płytko. Ostrożnie, bo jest ostro. Nie morcowi łapek. Szkoda. Tak, musisz się wtulić w ten lodzik. Właśnie trzeba od razu szybko, żeby nie tracić, nie katować się. Pokażę wam, tak z góry wygląda opatulony lodem. Ryzyko największe jest takie, żeby ta przerebla tu nie przemarzła, żebym się nie musiał przebijać przez nią. Muszę łapki troszeczkę poruszać. Jeszcze raz. Już jest, Kasia, 2:20, 2:30. Tak. No to dzisiaj nurkowania nie będzie. Kurczę, no nie będzie nurkowania. Tak co najwyżej tylko głowę wsadzę w lód, żeby pobudzić kolagen w twarzy. Zamarzło to skórce bytstwa. Ale jeszcze raz? Może bym sobie tak wyłożyła twarz na koniec, ale nurkowanie. Ale to sobie ten, rękawiczki sobie zdejmę, abyś chciała. Łapki czy buzie? Twarz. A to sobie czapeczkę też zdejmę, żeby później założyć ciepłe na głowę. Też. No bo żeby wtedy sobie założysz później ciepłe, szybciutko. Łapki pod pachę, rozgrzać ręce, palce. Fakro, jedzie fakra. Cztery minuty. Zamarzli jak łabędzie w przerębli. Czasami taki ktoś jak będzie ratował, to jeszcze sobie gorszą sam sobie krzywdę zrobi. Tutaj ta woda płynie pod nogami. Delikatnie omiata.
wiem jak z parowozu. Serduszka Wielkiej Orkiestry naklejone. Jeszcze 10 sekund Kasia i ja będę się zbierał. A jak już czas? 6 minut. To ja podziękuję. Poprzedzielam się tu. O kurczę! Popatrzcie, popatrzcie! Żebym cię nie pokaleczył. Było cudownie. Uwaga. Dobrego, radosnego dnia. Dużo zdrowia, dużo słońca. Chyba będzie taki dzionek. Jest parę minut po 7, a już jest jasno. Jeszcze raz. Do następnego razu. Trzymajcie się dzielnie, pa!